Nord Stream 2. Rozpoczęto napełnianie drugiej nitki gazociągu Gazprom zaczął zapełniać gazem drugą nitkę gazociągu Nord Stream 2. Znak zapytania spółka Nord Stream 2 AG, która jest operatorem gazociągu Nord Stream 2, poinformowała w piątek, że przeprowadziła certyfikację techniczną drugiej nitki rurociągu i rozpoczęto zapełnianie jej gazem. Zapełnianie surowcem pierwszej nitki zaczęło się 4 października. Druga nitka będzie stopniowo zapełniana gazem, analogicznie do procedury przeprowadzonej przy pierwszej nitce, tak aby osiągnąć niezbędny poziom zapełnienia i ciśnienia w rurociągu, podała spółka w komunikacie. Proces ten może trwać około dwóch tygodni. Zapełnianie gazem nie oznacza rychłego rozpoczęcia dostaw, bo Nord Stream 2 AG, która w całości należy do Gazpromu, powinna uzyskać certyfikację jako niezależny operator. Jednak, jak ocenia w piątek dziennik, kommersant, procedura wypełniania rury gazem oznacza, że w przypadku drugiej nitki spełnione są wszelkie warunki konieczne do jej uruchomienia. W połowie listopada niemiecki regulator energetyczny Bundesnetzagentur zawiesił procedurę certyfikacji spółki Nord Stream 2G jako operatora gazociągu Nord Stream 2. Jako powód tej decyzji podał że spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator powinien działać według prawa niemieckiego. W ostatnich dniach regulator podał, że decyzja w sprawie certyfikacji nie zapadnie przed drugim półroczem 2022 roku.